Społeczna Akademia Nauk gościła w Komendzie Powiatowej Policji w Bełchatowie celem podpisania porozumienia pomiędzy uczelnią a komendą. Uroczystość była tylko przypieczętowaniem owocnej współpracy, która trwała od kilku lat. Dodajmy, że była to współpraca wielopłaszczyznowa, począwszy od wprowadzenia nowych programów nauczania studentów, a skończywszy na organizowaniu z policją ogólnopolskich konferencji tematycznych. Także ta współpraca rzeczywiście jest na bardzo wielu płaszczyznach i mam nadzieję, że będą nowe, bo ciągle poszukujemy nowych terenów takich, gdzie moglibyśmy razem coś dobrego dla Bełchatowa i dla powiatu robić. Dodatkowo Społeczna Akademia Nauk ma zamiar bardziej zaangażować swoich studentów w badania naukowe. I chcielibyśmy, żeby tematyka tych badań dotyczyła właśnie problemów regionu, dotyczyła problemów, które ma policja, które my możemy z punktu widzenia takiego naukowego pomóc rozwiązać. Potrzebujemy informacji, opracowań, tego, co dzieje się na zewnątrz, nie tylko uzyskanych przez nas bezpośrednio, ale również przez uczelnie opracowanych, poddanych analizie. Karmimy się takimi informacjami, więc są dla nas niezbędne. Pozwalają nam przez to lepiej pracować. My chcemy, aby ktoś z zarządzania czy z profilaktyki społecznej, osoby, które w ramach pracy swojej, jakiś tam powiedzmy prawdy liczeniowy, zajmowały się ocenianiem naszej pracy, ocenianiem ankiet, przeliczaniem ich, tak, analizowaniem. Uczelnia już myśli o nowych wspólnych akcjach. Szczegółów na razie zdradzić nie chciała, ale jedno jest pewne, że te działania mają na celu wzbogacać tę współpracę.